Spójrzcie, kochani, już mieliśmy opuszczać las. Robi się już późno. Ciemno i przyjemno. Wilki już wyją. No, uuu. Kochaniutki już się rozbył. Tak. Ale nie można opuścić lasu. Jak rośnie coś takiego? Zacznijmy od tego pięknego. Patrzcie. O, delikatnie. O, taki piękny niż. Piękny niż. Może wyrywamy od razu? Nie, najpierw podkrywaj. Dobra, to jedziemy do drugiego. Tu. Chowa się pod igiełkami jakiś drugi grzybuś. Na nich se stoi. Tu mamy trzeciego. O, patrzcie, jaka bąbaryłka. Tak. I tu mamy jeszcze jednego grzybusia. Pod grzybusia. Czwarty. Nie. A tak, no dobra, no to pod grzybuś. Tak. Czyli to ty sobie ich tutaj wykręcaj. Okej. A ja pokażę, jakim to fantastycznym miejscu. Drożka. Na samym skraju. Żebyście nie mówili, że kochaniutki się opierdziela, to zobaczcie, musiałem swój berettę zrzucić. I ja tu do berettę zbierałem dzisiaj. Ale to tylko w tym miejscu. Tak. Dobra. No, filmik nie będzie za wspaniały jakościowo. No, to jest telefonem kręcone. Ale tak wygląda raz. Prawie że wieczorem. Piękna jesień. Jutro sobota, dobrze mówię? Tak. Niedziela, pojutrze. Nie siedźcie w domu. Ostatnie ciepło. Tak, to jest w zasadzie, tak mi się wydaje, że chyba będą ostatnie dni takie ciepłe. Myślę, że zachęciłem wszystkich. To co? Szykujecie się na jutro? Zaprowiantować się? Nie zostawiajcie w lesie niepotrzebnych rzeczy. Zabierajcie tyle grzybków, co jesteście w stanie skonsumować. I hura i dusza do lasu. Ładujcie baterie, bo idzie zima. Organizmy muszą być doładowane. A nam pozostaje co, kochaniutka? Pożegnać się. I lecimy do domciu. Postaramy się jakieś filmiki wam rzucić z kampera, bo jest trochę materiału. Tylko że przy tej pogodzie to komuś się chce siedzieć w komputerze i to kleić. Wiecie, kochaniutki, to jest trochę leń. Taką pogodę komputer. No, spróbuję coś może dzisiaj wieczorkiem. Jak mi gumi jagody podpasują. Miłego wieczoru, do zobaczenia, bajo!